turystyka jest najważniejsza dla gmin bieszczadzkich, ponieważ nigdy tutaj właśnie nie było i przemysłu nie było i nie będzie. Dlatego turystyka jest jednym z głównych motorów napędowych tego regionu, dlatego stawiamy na turystykę i projekt ten ma na celu przede wszystkim wypracowanie ponadsystemowego takiego produktu, który będzie promował gminy z Polski Wschodniej, między innymi właśnie naszą gminę. Mamy ogromne walory przyrodniczo-kulturowe i powinniśmy je wykorzystać. Ekomuzea, jak również jest to taka nowa forma wyeksponowania tego dziedzictwa, natomiast questing jest taką ciekawą formą zwiedzania świata. Są to po prostu zagadki turystyczne, które możemy wprowadzić w teren, jako uatrakcyjnić po prostu jakby formę podróżowania turystom. W ramach tego projektu podejmowane będzie szereg różnych działań, między innymi właśnie promocja regionu Polski Wschodniej. W ramach tego projektu gmina Baligród będzie przygotowywała materiały promocyjne, które będą promowały naszą gminę. Będzie przygotowywała szereg innych działań właśnie służące promocji, rozwojowi turystyki i przyszłych inwestycji. Jednym z właśnie z tych produktów turystycznych, który będzie promował naszą gminę, jest druga edycja konferencji. Jest jeszcze jedna przygotowywana konferencja. Między innymi gmina Baligród będzie przygotowywała szereg materiałów promocyjnych, które będą rozreklamowywane na targach turystycznych. Będziemy przygotowywali w ramach tego projektu strategię rozwoju gminy Baligród. Chcemy ją po prostu przygotować. W ramach tego projektu również przygotowywany jest szereg imprez kulturalno-rozrywkowych. Chcemy przede wszystkim promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne regionu. I chcemy to wyeksponować i podać to właśnie przeciętnemu turyście jako ten nasz produkt regionalny. Chcemy pokazać piękne miejsca dziewicze, które być może są jeszcze nieodkryte, a być może są znane przez turystów, ale chcemy je właśnie wyeksponować w nieco inny sposób, taki, który byłby bardziej przyswajalny i dostępny. Konferencja Questing Ekomuzea i Questing jako pomysł na promocję w ogóle walorów Polski Wschodniej jest realizowana w ramach takiego partnerskiego przedsięwzięcia Inwestycje i Turystyka. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego Polski Wschodniej. Współpracuje tutaj kilka gmin z Polski Wschodniej. Są reprezentowane gminy z każdego województwa Polski Wschodniej. I ta konferencja porusza taki temat turystyki. No, turystyka jak gałąź przemysłu może przyczynić się do rozwoju Polski Wschodniej, a my chcemy poprzez pokazanie metodologii tworzenia produktów turystycznych, innowacyjnej metodologii, po prostu podzielić się wiedzą na ten temat i próbować rozprzestrzenić ją w środowiska po prostu gminne Polski Wschodniej. Liczymy na to, że ten pomysł będzie realizowany i uaktywni środowiska lokalne w tym kierunku.